Naprawdę się chciała przespać z Tomkiem? No Tomek mówi, że do niczego nie doszło. Ona coś mówiła? Wiesz, jak ona tam się w ogóle znalazła? Coś, ja nawet nie wiem, że ona u niego była. Nie chciała z mną w ogóle rozmawiać. Podobno była kompletnie pijana. Malwina, otwórz. Nic to nie da, dziewczyny. Walę od rana. Ale się teraz kompletnie załamie. A co zrobiła? Nic. To nie są sprawy dla dzieciaków. Do widzenia. Aha, czyli ktoś ją zaliczył i potem zostawił, tak? Przestań, zostaw nas. Dobra, wyluzuj. Słuchajcie, tam nic nie słychać, ja się zaczynam naprawdę martwić. Jezu, co wy myślicie, że? Nie. Przestańcie, błagam was. Trzeba wyważyć te drzwi. Może wezmiemy jakiegoś fachowca? Nie, ja zawsze to chciałam zrobić. Odsuńcie się. Jezu, odsuńcie się! O! Jest! O! Malwina! Żyjesz? Malwina? Malwa! Popatrz na mnie, oddychasz? Żyjesz? Niestety. Wzięłaś coś? Ej, nie mów tak, porozmawiaj z nami. Nie chcę. Malwinka, my i tak wiemy, co się stało. No i co? I teraz macie ze mnie ubaw pewnie, co? Idiotka, Boże, ja nie chcę żyć. Po co do niego lazłaś, no? Kochana, miała sobie go odpuścić. A możesz sobie schować gdzieś te swoje mądre porady? Jesteś zawsze taka poukładana, że mam ciebie dom. Malwinka, możesz się na mnie nie wyżywać? Bo co? Bo ci się nie mieści w głowie, że ktoś może popełniać błędy? Ej, Malwina, spokojnie. Ogarniajcie.